7:09. Rozmowa poranka. W dzisiejszej rozmowie skupimy się na trwających w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naborach i realizowanych przez nią wypłatach zaliczek. O znanych i nowych formach wsparcia, chociażby dla pszczelarzy, opowie mój i Państwa gość już teraz w poranku. 7:09, rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Paweł Wojcieszak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na konta rolników wpływają zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok. Do kiedy potrwają wypłaty? Te zaliczki rozpoczęliśmy wypłacać od 16 października. To są zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich, a także w ramach płatności obszarowych. One są po raz pierwszy realizowane w ramach budżetu planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. I wypłata tych zaliczek potrwa do 30 listopada 2023 roku. Od 1 grudnia rozpoczniemy realizację płatności końcowych. Ja przypomnę, że polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym możliwym w Unii Europejskiej poziomie, czyli to jest 70% w przypadku płatności bezpośrednich i 85% w przypadku płatności z tytułu ONW. 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie płatności końcowych. Panie rzeczniku, o czym muszą pamiętać rolnicy, żeby pieniądze trafiły na ich konta? No przede wszystkim muszą pamiętać o tym, że agencja przekazuje pieniądze na konta, na numery rachunków bankowych, które są w ewidencji producentów. I trzeba pamiętać o tym, żeby ten numer rachunku bankowego był aktualny, ponieważ jeżeli on nie będzie aktualny, to pieniądze wrócą. My pieniądze wyślemy na konto rolnika, a one wrócą, bo konto na przykład będzie zamknięte, bo rolnik zmienił numer konta, zmienił bank, ale nie poinformował o tym agencji. Dlatego bardzo prosimy, żeby upewnić się, czy agencja ma aktualne dane dotyczące numerów bankowych kont. Do 24 listopada został przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw. Przypomnijmy jeszcze o najważniejszych zasadach. Otóż ta pomoc finansowana jest również z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. No i tutaj o pomoc może się ubiegać rolnik, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. Ważne jest to, że wartość ekonomiczna jego gospodarstwa musi być mniejsza niż 25 tysięcy euro. Wielkość natomiast gospodarstwa, jeżeli chodzi o powierzchnię, nie może przekraczać w żadnym wypadku 300 hektarów. Jest jeszcze jeden warunek, otóż rolnik musi wykazać przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Wystarczy, by to było 5 tysięcy złotych. Ale tego samego dnia kończy się także czas na ubieganie się o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Którzy rolnicy mogą składać wnioski? Tutaj chodzi o tych rolników, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą. Są też pewne wyjątki. Tych wyjątków jest niewiele, więc łatwiej będzie je wymienić. Otóż z takiego wsparcia nie będą mogli skorzystać właściciele ferm drobiu powyżej 400 tysięcy stanowisk oraz chlewni, w których jest utrzymywane powyżej 2 tysięcy stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. I to są w zasadzie jedyne wyłączenia. Natomiast na co można otrzymać pomoc? Pomoc można otrzymać na przykład na budowę zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, czy też płyt do nawozów stałych. W przypadku młodych rolników może to być też budowa, rozbudowa, czy też przebudowa na przykład zbiorników i płyt do kiszonek. Można także otrzymać wsparcie na zakup maszyn do nawozów, z tym, że muszą one być wyposażone w aplikator. Jaka jest wysokość tego wsparcia, którą mogą otrzymać zainteresowani? Otóż wysokość wsparcia to jest 150 tysięcy złotych i standardowy poziom dofinansowania to jest 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast w przypadku młodych rolników jest to 60% kosztów kwalifikowanych i tutaj jest to pomoc udzielana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To jest jeden z ostatnich naborów z tego programu, więc tu wnioski można składać w formie papierowej. Przyjść z tym wnioskiem osobiście do naszego biura powiatowego bądź oddziału regionalnego. Można taki wniosek nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. Można także skorzystać z platformy PUAP, ale wówczas trzeba mieć podpis kwalifikowany.
Cóż jeszcze o tym naborze warto powiedzieć? Jest to siódmy nabór wniosków o tego typu wsparcie. Dotychczas wypłaciliśmy około 261 milionów złotych. Te pieniądze trafiły do 3,5 tysiąca beneficjentów. Ale jest temat także ważny dla pszczelarzy. Od 20 listopada hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarze organizacje, środki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie. Panie rzeczniku, czy te nabory są już częściowo znane beneficjentom? Tak, te nabory są częściowo znane beneficjentom, ponieważ trzy interwencje dotyczące właśnie sektora pszczelarskiego były realizowane w kwietniu tego roku i wówczas przyjęliśmy około 3000 wniosków. Te wnioski zostały ocenione, zostały podpisane umowy. Co istotne, cały nabór był prowadzony elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych agencji. Także umowy były w ten sposób podpisywane i już zostały pieniądze wypłacone beneficjentom, którzy zostali zakwalifikowani do przyznania takiej pomocy. Jeżeli chodzi o szczegóły, no to były to, tak jak powiedziałem wcześniej, trzy interwencje. Największą popularnością cieszyło się wsparcie na modernizację gospodarstw pasiecznych i tu wypłaciliśmy 19 milionów złotych i one trafiły na konta około 2300 indywidualnych pszczelarzy. Trochę mniej popularną pomocą było wsparcie na dofinansowanie zakupu lekarstw do zwalczania warozy. I tutaj przyjęliśmy nieco ponad 100 wniosków i kwota wsparcia to jest około 15 milionów złotych. Natomiast trzecia interwencja dotyczyła poprawy i odnowy jakości pszczół. Tutaj wypłaciliśmy około 100 beneficjentom około 6,5 miliona złotych. W telegraficznym skrócie powiedzmy sobie jeszcze, kto, jakie dofinansowanie i na co może otrzymać. Zacznijmy od wspierania, podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej. No to jest zupełnie nowa interwencja i tutaj o tę pomoc mogą ubiegać się organizacje pszczelarskie albo jednostki doradztwa rolniczego. Wsparcie może być przeznaczone na udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia gospodarki pasiecznej, w szkoleniach dotyczących chorób pszczół, na przykład pożytków czy też produktów pszczelich i dofinansowujemy 100% kosztów netto takich szkoleń. A jak to wygląda w przypadku interwencji, inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych? To jest ta jedna z interwencji, która była w kwietniu już uruchamiana, teraz uruchamiamy ją po raz drugi. Zatem o wsparcie może ubiegać się albo indywidualny pszczelarz, albo w jego imieniu organizacja pszczelarska. Wsparciem objęte jest dofinansowanie wszelkiego rodzaju inwestycji związanych z zakupem sprzętu do prowadzenia produkcji pszczelarskiej. I to mogą być na przykład miodarki, mogą to być odstojniki, można też zakupić ule całe czy też ich części. Jeżeli chodzi o wysokość wsparcia, to tutaj jest 100 zł do jednego pnia pszczelego, a poziom dofinansowania to jest 60% kosztów netto. Maksymalnie pszczelarz może otrzymać 15 tysięcy złotych. Panie rzeczniku, wspomnijmy jeszcze o wspieraniu walki z warrozą produktami leczniczymi. To jest drugie z działań, które jest już znane naszym beneficjentom. Ono również było w kwietniu i tutaj beneficjentem może być w imieniu hodowcy pszczół wyłącznie organizacja pszczelarska. I tutaj chodzi o dofinansowanie zakupu leków do walki z warozą. Mogą to być także leki posiadające substancje czynne, które mogą być używane w gospodarstwach ekologicznych i tutaj dofinansowujemy 90% kosztów netto zakupu takich leków. A jakie zasady obowiązują w przypadku interwencji ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej? To jest nowy rodzaj działania i tutaj beneficjentem może być tylko i wyłącznie indywidualny pszczelarz. Zakupy, jakie można dofinansować, to mogą być na przykład wagi do miodu, mogą to być na przykład przyczepy do transportu uli, tego typu rzeczy. I jeżeli chodzi o wysokość wsparcia, no to ono zależy od tego, ile pszczelarz posiada rodzin pszczelich, bo jeżeli to jest od 25 do 149, to wówczas przysługuje mu wsparcie w wysokości 150 zł do jednego pnia pszczelego, do jednej rodziny pszczelej. Natomiast jeżeli posiada co najmniej 150 rodzin pszczelich, no to wówczas to wsparcie wynosi 200 zł do jednej rodziny pszczelej. Maksymalna wysokość dofinansowania to jest 40 tysięcy złotych, a poziom kosztów
kosztów to jest 60% kosztów netto. Co z kolei warto wiedzieć o pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół? To też jest jedna z interwencji, która była w kwietniu wdrażana, teraz jest po raz drugi wdrażana. Otóż tutaj beneficjentem może być w imieniu pszczelarzy zrzeszenie lub też organizacja pszczelarska. Na czym polega wsparcie? No, wsparcie polega na tym, że można zakupić matki pszczele z linii hodowlanych, dla których prowadzone są rejestry lub księgi. Można także zakupić odkłady lub pakiety pszczele z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych. Można także zakupić pakiety lub odkłady pszczele od producentów, którzy uzyskali rekomendacje związków czy też organizacji pszczelarskich. Jeżeli chodzi o poziom dofinansowania, to jest 70% kosztów netto i maksymalnie 10 tysięcy złotych. A co ze wsparciem naukowo-badawczym? Tu beneficjentem mogą być tylko jednostki naukowo-badawcze działające w sektorze czy zajmujące się tematyką pszczelarską. I to mogą być badania na przykład nad innowacyjnymi metodami prowadzenia gospodarki pszczelarskiej, mogą to być badania na przykład nad zdrowiem pszczół, badania także dotyczące jakości produktów pszczelich. I tutaj wysokość wsparcia to jest do 80 tysięcy złotych i poziom dofinansowania to jest 100% kosztów kwalifikowanych. Jak wygląda wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych? Tutaj beneficjentem może być tylko i wyłącznie indywidualny pszczelarz. No i wsparcie można przeznaczyć na zakup analizy fizykochemicznej miodu, czy też zakup analizy pyłkowej miodu. Jeżeli chodzi o kwoty i wysokość wsparcia, to dofinansowujemy 90% kosztów netto i limit wsparcia to jest 10 tysięcy złotych. W jakim terminie i jaką drogą dokładnie można składać wnioski o te konkretne wsparcie? Jeżeli chodzi o sposób składania wniosków, no to ponieważ są to interwencje finansowane z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, to wnioski można składać tylko i wyłącznie przez internet. Czyli zapraszamy na naszą platformę usług elektronicznych. Tam posiadając login i hasło, można wejść w odpowiednią zakładkę, znaleźć sobie te interwencje pszczelarskie i złożyć wniosek. I jeżeli chodzi o termin, no to rozpoczęliśmy 20 listopada, zakończymy 18 stycznia 2024 roku. Na stronie internetowej pojawiła się informacja o uroczystości wręczania nagród aż w 3 konkursach, czyli agencja nie tylko wypłaca pieniądze. Zaprosiliśmy laureatów i zwycięzców do nas tutaj, do centrali agencji. 17 listopada w piątek odbyła się ta uroczystość. Mieliśmy całkiem sporą reprezentację, 3 konkursy, tak jak powiedziałem. Konkurs dla kół gospodyń wiejskich, kubek, dzbanek, trzymakatka, rękodzieło, to jest gratka. I tutaj to była kolejna już edycja, 3. edycja. I tutaj zwyciężyło koło gospodyń wiejskich w Parchatce, to jest województwo lubelskie, za bardzo ciekawy estetyczny kalendarz. Drugie miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Marianki z Marianowa, to jest województwo wielkopolskie. To była zakładka zrobiona haftem malarskim, bardzo ciekawy pomysł. I trzecie miejsce to były świece wykonane z materiałów naturalnych i tutaj to było koło gospodyń wiejskich w Łopienniku Dolnym Kolonia. I to jest województwo lubelskie również. Był jeszcze konkurs Moje Wiejskie Wakacje. Autorzy pokazali nam, jak spędzają wakacje na wsi. Bardzo ciekawe prace, bardzo fajne. No, powstał z tych prac, powstał taki kolaż w postaci kalendarza na 2024 rok. Każdy z uczestników taki kalendarz otrzymał. Jest to ciekawe, bardzo ciekawe były te prace, muszę powiedzieć, naprawdę, naprawdę fajne. No i trzeci konkurs to był Polska Wieś, jakiej nie znasz, to był zupełnie premierowy konkurs, wcześniej go nie organizowaliśmy nigdy, teraz było to po raz pierwszy. I tutaj chcieliśmy pokazać polską wieś nie tylko jako spichlerz, jako miejsce pracy, ale także jako miejsce odpoczynku. Ciekawych pomysłów na odpoczynek. No i tutaj zwyciężył Park Rozrywki i Edukacji o tematyce wiejskiej i rolniczej. Taki park jest w miejscowości Mosty w województwie pomorskim.
Nazywa się to Farma Aleksa. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w tych okolicach, no to myślę, że warto odwiedzić. Drugie miejsce zajął pan Ryszard Jasiński z miejscowości Tuplice w województwie lubuskim, który przygotował taką prezentację Chochliki i aniołki w Chlebickim Parku. Jest to również bardzo ciekawe. To dzieło można obejrzeć na naszej stronie internetowej. Tam ono jest zamieszczone. Trzecie miejsce, tutaj przyznaliśmy dwa. Trzecie miejsce ex aequo to jest pan Krzysztof Grabowski z Siemyśla w województwie zachodniopomorskim. Przygotował taką pracę Piknik w Dolinie Dźwięku. To również można obejrzeć. Nagrodziliśmy jeszcze również trzecią nagrodą ex aequo. Oryginalny pomysł na prowadzenie biblioteki w województwie mazowieckim w miejscowości Klębowo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Paweł Wojcieszak. Dziękuję bardzo. I takim właśnie sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, poranka, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję za te dwie wspólne godziny. Katarzyna Polewko, kłaniam się nisko. Spokojnego, dobrego, słonecznego dnia. 7-9. To był Twój początek dnia. Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.